Chłopcu z Wierzchowiny. Było to wiosną 1241 roku. Hordy mongolskie po podbiciu Rusji i Księstwa Moskowskiego ruszyły na Węgry, aby nie dopuścić do oskrzydlenia przez wojska polskie, weszli też na nasze ziemie, wymordowali i ograbili wielu ludzi, jak i spalili wiele miast i wsi. To nieszczęście nie ominęło też Szynwałdu. Banda, która przyszła do wsi od wschodu, zaczęła rabować i podpalać kolejne chaty. Na urwie stała chata, w której mieszkało młode małżeństwo z kilkuletnim synem Kacprem. Gdy zorientowali się, co się dzieje, już było za późno na ucieczkę. Największe szanse miał mały Kacper, więc ojciec kazał mu uciekać w kierunku lasu. Chłopiec, kryjąc się za krzewami i wysokimi miedzami, dotarł do wąwozu w Wierzchowinie i tam skrył się za wielkim kamieniem. Po chwili zobaczył kłęby dymu i ogień, który trawił ich rodzinny dom. Zdawał sobie sprawę, że bandyci zabili jego rodziców i spalili chatę. Tak żal wielki ścisnął jego serce, że ono pękło i zmarł. Po latach, gdy zapomniano o tej mrocznej historii, przy kamieniu zaczęły dziać się różne dziwne rzeczy. Z wąwozu często było słychać płacz dziecka. Ktoś po cichu podszedł pod kamień i zobaczył siedzącego na nim płaczącego chłopca. Czemu płaczesz, chłopcze? Co się stało? Zapytał. Chłopiec nic nie odpowiedział, tylko zeskoczył z kamienia i zniknął pod nim. Sytuacja powtarzała się wiele razy. Często też było słychać z wąwozu, jak ktoś tam klepie kosę, jednak nikt nigdy nic nie widział. Podejrzewano, że to diabeł klepie kosę. Przed drugą wojną pewien gospodarz wyniósł z mokrej łąki siano w płachcie. W pewnej chwili zobaczył nagiego, może 3-letniego chłopca.
Domyślił się, że to może być dziecko cyganów, którzy nieopodal stanęli swym taborem. Wziął chłopca, zawinął w płachtę i chciał go odnieść do cyganów. Przez drogę chłopiec stawał się coraz cięższy, aż chłop nie dał rady go unieść. Postawił go na ziemi, a chłopiec zaczął klepać się rączkami po gołym tyłku i ze śmiechem podbiegł w stronę kamienia i tam zniknął. Chłop do końca życia był przekonany, że to samego diabła niósł w płachcie. Było wiele jeszcze innych dziwnych wydarzeń z Wierzchowiny, ale świadkowie już poumierali, a ich potomkowie nie pamiętają. Zachowała się nazwa Diabli Kamień lub Diabelski Kamień, ale i ona powoli się zaciera.